Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej relacji z gry Resident Evil 8 VR w wersji na Google PlayStation VR 2. To już jest 10. jubileuszowe spotkanie. Natomiast jeśli, drogi widzu, droga widzko, jesteś tutaj po raz pierwszy, to nie uciekaj. Tutaj znajdziesz listę odtwarzania poprzednich odcinków. Zachęcam bardzo do ich obejrzenia, bo dzieje się w nich mnóstwo fantastycznych i prześmiesznych rzeczy. A dodatkowo, jeśli nie chcesz ich oglądać, to za momencik będzie streszczenie w takiej formie piguły informacyjnej wszystkiego tego, co działo się do tej pory. Wobec tego zostańcie, proszę, rozgoście się, nie uciekajcie nigdzie. Ja wiem, że kolejne odcinki mają znacznie mniejszą widownię niż pierwsze, ale mam nadzieję, że zostaniecie i będziecie mi towarzyszyć w tej zapewne bardzo ekscytującej wyprawie do domeny pana Heisenberga, który czeka już na nas i jest ostatnim władcą tej pseudo-transylwańskiej krainy, którą właśnie badamy. Wobec tego, nie przedłużając dłużej, najpierw streszczenie, a później od razu przechodzimy do odcinka 10. Zapraszam. Ethan Winters prowadzi sielskie życie, ma fantomowe ręce, uroczą żonę i córeczkę Rose. Pewnego dnia zostają napadnięci, żona zabita, a Rose i Ethan porwani. Za wszystkim stoi Chris Redfield. Samochód z Ethanem ulega wypadkowi, a on sam dociera do tajemniczej, opuszczonej wioski. Wkrótce poznaje los mieszkańców oraz sprawców tego losu. Po starciu z bandą likantropów, którym przewodzi olbrzym z młotem, ranny Ethan dociera do centrum wioski, prowadzony przez tajemniczą babuszkę. W wiejskiej kapliczce zauważa portrety jakichś dziwnych postaci, a następnie przedostaje się do ostatniego przyjaznego domu. Zgromadzeni tam ocaleńcy zostają zaatakowani przez zwilkołaczego mężczyznę. Ethan wraz z jego córką uciekają przed płomieniami do garażu. Tutaj Ethan pokazuje, że ma problemy ze skrzynią biegu w aucie i zamiast wstecznego rusza do przodu, niszcząc samochód. Dziewczyna ginie w płomieniach, próbując pomóc ojcu. Ethan ucieka z gorącego domu i mając klucze do zamkowej bramy, wchodzi do środka. Atakuje go niejaki Heisenberg, który spętawszy Ethana łańcuchem, ciągnie go do władców tej krainy, którym przewodzi matka Miranda. Heisenberg postanawia zabawić się Ethanem i wpuszcza go do tunelu śmierci. Ethan jednak ucieka. Wydostawszy się z podziemi, trafia na zewnątrz, gdzie poznaje ciało pozytywnego kupca imieniem Duke. Zwiedzanie luksusowo wyglądającego zamku przerywają mu trzy wampirze dzierlatki, które chwytają go i prowadzą do swej matki. Pani Dimitrescu tymczasowo oszczędza Ethana, ten jednak ucieka i goniony przez jedną z córek wpada do lochu, gdzie zdecydowanie odrzuca awanse gulopodobnych stworów i wydostaje się na zewnątrz. Tam czeka na niego bardzo namolna wampirzyca, która jak się okazuje posiada słaby punkt. Jest tak napalona, że rani ją chłód. Ethan wykorzystuje tę cechę i pokonuje ją po zażartym starciu. Pierwsza siostra kaput. W odcinku 4 Ethan dostaje się do prywatnych komnat pani Dimitrescu, skąd, rozwiązawszy niezwykle skomplikowaną zagadkę, schodzi ponownie do podziemi. Znowu zmaga się z pragnącymi uścisków gulami i wydostawszy się na zewnątrz, podsłuchuje rozmowę pani Dimitrescu z matką Mirandą. Szukając Rose, zostaje przyłapany i znowu wrzucony do lochów, ale innych. Traci rękę, uciekając przed wampirzycą, ale zdobywa jeden z symboli potrzebny do otwarcia wyjścia z zamku. A ręka i tak mu odrasta. Bo gdyby nie odrosła, nie mógłby pięknie zagrać na pianinie i znaleźć kolejnego klucza. Chwilę miota się jeszcze po zamku, ale ostatecznie postanawia odsapnąć na balkonie, kończąc odcinek 4. W poszukiwaniu wiedzy Ethan odwiedza zamkową bibliotekę, gdzie spotyka kolejną wampirzą muszą siostrę. Kłótnia na temat krioterapii przeradza się w bijatykę, w wyniku której Daniela lodowacieje, a Ethan po chwili zdobywa maskę radości. Następnie rozwiązawszy zagadkę dzwonów, dostaje się na strych zamczyska, gdzie najpierw zyskuje nową przyjaciółkę, a później z jej pomocą likwiduje element aspołeczny. Po chwili znajduje też kolejną maskę. Unikając pani Dimitrescu, dociera do ostatniej maski, lecz by uciec z pułapki, musi zmrozić Kassandrę, która chyba nie przewidziała swojego losu. Posiadając wszystkie cztery maski, Ethan otwiera wyjście z zamku. Przed wyjściem z zamku Ethan postanawia jeszcze odnaleźć zaginiony skarb i prawie pada z wyczerpania podczas starcia z dzikimi kadzielnicami. Wychodzi jednak z niego zwycięsko i rusza do wielkiej wieży, gdzie zaskakuje go pani Dimitrescu w nowej postaci. Po zaciekłej walce na szczycie wieży udaje mu się pokonać wypaczoną wampirzycę,
po czym wraca do wioski, natykając się na babuszkę oraz pradawny symbol korporacji Umbrella. W wiosce pokonuje hordy likantropów, w tym jednego pancernego oraz El Pollo Diablo. W domu z czerwonym kominem znajduje też klucz pozwalający otworzyć wrota do domeny pani Beneviento. Przed przekroczeniem bramy Ethan postanowił jeszcze pohasać trochę po wiosce i pobuszować w studniach, żeby zebrać jak najwięcej zasobów. Następnie przekroczył bramę i od razu zauważył wiszące na drzewach lalki, a po chwili zjawę swej nieżyjącej żony. Bez przeszkód dotarł jednak do domostwa i w środku nie znalazł nic niepokojącego. Za wyjątkiem upiornej marionetki. Gdy doszedł do siebie, był bez broni, zamknięty obok manekina swojej żony. Po rozwiązaniu serii zagadek stanął oko w oko z monstrualnym płodem. Zdołał mu się jednak wymknąć, po czym pokonał wredną marionetkę, a w zasadzie Donnę Beneviento. Wszystko było iluzją. Znalazłszy drugą część Rose, rozpoczął powrót do wioski, przebijając się przez legiony guli. Przeprawa do wioski nie była łatwa, ale gdy już tam dotarł, Ethan postanowił poprosić o wsparcie świnkę Pepe, która zostawiła mu kawał soczystego mięsa. Uzyskał też pomoc rybek i niebieskiego ptaszka. Zaopatrzony w proteiny, ruszył do domeny doktora Moreau. Szybko spotkał entuzjastycznie witającego go mutanta Burka, którego niestety musiał uśpić. Przedostawszy się przez zaporę z glutów Wielkiego Cthulhu, dotarł do wiatraka. W jego podziemiach znajdowała się kopalnia, w której znalazł doktora i zabrał kolejną część Rose. Zmuszony do ucieczki, zdołał uruchomić łódkę i mimo pojawienia się mega ryby, dopłynął do przystani. Na przystani okazało się, że ktoś już na Ethana czeka. To jego stary przyjaciel Chris ze swoją dzielną drużyną. Miłą pogawędkę przerwało ponowne pojawienie się mega ryby, która rozwaliła pomost i wciągnęła Ethana w głębiny. Okazało się, że mega ryba to sam Moreau. Ethan postanowił zapolować na doktora, osuszając zbiornik i po doprowadzeniu energii elektrycznej do śluzy oraz wielokrotnym uniknięciu pożarcia spuścił wodę. Moreau wypełzł jednak na powierzchnię i w dość wyraźny sposób okazał swoje niezadowolenie. Po krótkiej zabawie w kotka i rybkę uznał jednak wyższość Ethana, który poszedł jeszcze zwiedzić laboratorium doktora, gdzie znalazł nowego przyjaciela i uśpił agresywnego Azora, po czym wrócił do wiatraka. Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Odcinek 10. Przed nami zamek Dimitrescu, zapewne opustoszały już obok nas wiatrak, a tutaj jest jeszcze szopa. Szopa, do której sobie pójdziemy, bo mamy przecież kulę, szpiegulę, za pomocą której będziemy mogli odblokować tę jakże atrakcyjnie wyglądającą czaszkę. Dla osób, które nie wiedzą, o co chodzi, to przypomnę, bo w streszczeniach tego nie ma. Znajdujemy w każdym z obszarów specjalne kule, które możemy położyć w labiryncie i później manewrować nim, by uzyskać tę oto nagrodę. Więc musimy teraz, nie wiem, gdzie sama kula jest, ona chyba jest... O! Muszę przesuwać, ale ostrożnie. O! Gdzie jesteś? Czekajcie. Muszę obejść. O, tutaj. Mówiono mi, znaczy mówiono, ktoś z was napisał w komentarzu, że ta wersja wirtualna jest znacznie prostsza ponoć niż wersja naleśnikowa, płaska. Jest tutaj. Jestem skłonny w to uwierzyć, szczególnie drugi labirynt w domu Beneviento, czy tak, w domu Beneviento był ekstremalnie prosty. Czy obok domu Beneviento, tak naprawdę. No ten też za trudny nie jest. Tak naprawdę najtrudniejszy był pierwszy. Uwaga, taram! Mamy Chartreuse Skull. Cokolwiek to znaczy. Nie, co to znaczy? Rzadko to się zdarza, ale nie, co to znaczy. Dobrze, idziemy stąd i otrzymywaliśmy ponaglenia od pana Heisenberga. Przy okazji, oczywiście nazwisko Heisenberg zapewne kojarzy się wam z kimś innym, prawda? Z Wernerem Heisenbergiem, jednym z twórców
fizyki kwantowej. I także swego czasu szef niemieckiego, hitlerowskiego programu badań jądrowych, który miał stworzyć bombę atomową. Po wojnie Heisenberg twierdził, że tak naprawdę to on robił wszystko, by opóźnić ten projekt, ale inni fizycy wiary mu nie dawali. Tak czy inaczej, naukowiec był to wielki i nie wiem, czy przypadkiem zachowanie tego naszego drugiego Heisenberga z tej gry, który daje się burzyć prawa fizyki. O, jaka czysta woda. Zmieniło się oświetlenie. Nie wiem, czy widzicie. Zmieniło się oświetlenie. Woda wygląda bardzo przejrzyście. Dobrze, że mam buciory. Znowu jestem ubrany na okoliczność tego, co się dzieje. Tutaj były likantropy, ale już ich chyba nie ma. Nie ma, jest radyjko. Wychodzimy stąd. W każdym razie ten Heisenberg, którego mamy w grze, też zdaje się być This way, papa? Tędy, tato. Czy to właśnie Heisenberg nie przygotował tego znaku? A ja chcę pójść tędy. Chcę pójść tędy. Nie lubię być prowokowany w ten sposób. Idźmy na górę. Op, 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 op. Proszę bardzo, udało się. I radzicie mi, żebym sprzedał nieużywaną broń. I tak, nadejdzie czas rozstania z tobą. Niestety. Och, jakże mi przykro, ale najpierw tutaj porozmawiajmy sobie z Duke'iem. Duke'u! Duke'u z jeziora, przekaż mi swą mądrość. A! Wybacz. My apologies. Dobrze, sprzedajemy. Dużo rzeczy sprzedajemy. To hunger. Used to be alive. Sprzedajemy fragment kryształu. A. Kryształową czaszkę. Kryształowe skrzydła. Kryształową bestię, czyli Azorka. Azorka, no pamiętamy. Kryształ Moro 40 tysięcy. Tego nie sprzedajemy, bo to można z czymś połączyć. To sprzedajemy za 10 tysięcy. Chartreuse za... No pięknie. Mam dużo, dużo pieniędzy. 110 tysięcy. Mogę teraz chyba ulepszyć ten oto pistolet. Ale tylko do kolejnego poziomu, do 180. Ulepszę go. Pojemność magazynka też. To będzie Zofia ten pistolet. To będzie Zofia. Pozbędę się Lemi zwanej Nikitą. Pozbywam się też Jolki. Zostanie sama Gertruda tutaj. Zwiększę jej tylko obrażenia zadawane. Zwiększę jej pojemność magazynka. Tutaj zwiększymy sobie 1900 obrażeń zadaje. Na 48 tysięcy, to mnie nie stać. Wow. To dużo. Dobra, ale możemy sprzedać coś, prawda? Jeszcze tutaj możemy sprzedać handgun ammo, nie. Flashbang. O, Lemi. Sprzedajemy Lemi. I sprzedamy też Jolkę. To jest Jolka. Z bagnetem. Żegnaj, Jolo. Cicho, cicho, nie gadaj mi. Ty nie próbuj mi zamieszać w głowie. Dobrze, to teraz popatrzmy na gunsmithy jeszcze raz. Mamy tylko cztery bronie, cztery rodzaje broni. Pamiętajmy, że teoretycznie słowo broń nie ma wersji mnogiej, ale już jest taki uzus, że się przyjęło, że mówi się te bronie, tak? Powinno się mówić cały czas ta broń. Broń jest tak jak spodnie. Jedna para spodni, dwie pary spodni i tak dalej. To jest tak, albo jak drzwi. To samo określenie do liczby pojedynczej i mnogiej. No ale uzys jest taki, że zaczęło się odmieniać to. Tutaj coś zmienimy? Nie. Dobra. Mam znowu 112 tysięcy, więc może coś by kusiło, ale jednak nie. Supplies weźmiemy sobie. Lemi nie rocket pistol, nie? Weźmiemy sobie... To. Aha! Jest.
Wszystko sprzedane reszta. Szkoda, że nie sprzedaje więcej miejsca na ten. Na ekwipunek. Mogę sprzedać jeszcze. Teraz co tutaj? Nie sprzedać, tylko zamówić sobie coś do zjedzenia. Fish. Proszę bardzo. Ciorba de pork. Tutaj mogę dodać sobie fish, proszę bardzo. Don't let up yet. Jeszcze muszę zdobyć 5 sztuk mięsa, a tutaj. Fish, mogę. I gdzieś muszę znaleźć fajny fish. Jeszcze tutaj mogę też fish dodać sobie, żeby nie zajmowało mi miejsca. Ile mam drobiu? Mam 2 drobiu, więc mogę dodać drób tutaj. Okay. Dobrze, przepraszam za te sprawy organizacyjne, ale tak, nie mam tu broni. Dobrze, już to zmieniamy. Uwaga, chodź tutaj. Ty będziesz teraz siedzieć mi tu. Wszystko inne jest ok. I zrobiło się nagle jakby dużo miejsca. Zapisujemy stan gry. Chyba wrócimy na samą górę i zaczniemy od samej góry zapisywać. To był... Dobrze. I idziemy do wioski, idziemy do wioski. Pamiętajmy, że jeszcze mamy jedną rzecz, albo i więcej do wykonania. O, dziwne odgłosy. Jest jeszcze jedna rzecz do zrobienia. Rose is waiting for you. Popatrz, jaki drań. Kuska! Ojejku, kuski. The show must go on. Co za typiasz z tego Heidenberga. Heisenberga, nie Heidenberga. Co muszę jeszcze zrobić? Tutaj, ten dom jest o tyle ciekawy, że tutaj coś się skrywa. Ale nie wiem co. Więc zbadajmy. Rozpoznaję skrywanie się czegoś po tym, że jest zaznaczony na różowo. I to zaznaczenie pokazuje, że nie znalazłem tu wszystkiego. Tutaj jest wszystko wyciągnięte. Z tych szuflad skorzystać nie mogę. W powale nic nie widzę. Szafki rozbiłem. Nie wiem, czy to błąd gry, czy jestem po prostu ślepy. Może coś pod stołem? Nie pod stołem, tylko pod łóżkiem. Ale nic nie ma pod łóżkiem. Tutaj może... Mogę to robić? Poczekajcie. Nie mogę tego. O! Tam coś jest jednak. Co to było? Jakieś pieniądze. Leje znalazłem. Czyli jednak udało się znaleźć jakieś rzeczy. Dobra, idziemy stąd. Sprawdźmy teraz, czy wszystko tak. Wszystko ogołocone. Ale przy... Dobra. Droga Kusko. O, są dwie kuski. Wow, teraz jak moja broń wygląda. Dobra, jakby to zrobić? Oj, 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 oj! Ty mi tutaj nie ten, nie fikaj. To była samoobrona. Tutaj peta nie może mieć pretensji. Samoobrona. Co za wredne kozy. Aż mi puls podskoczył. Dobra. W tym domku coś jest, tak? Tak, tutaj coś powinno być ukrytego. Ale co? A, proszę, pipe bomb. Doskonale. Doskonale. Idźmy dalej przecież. Piękne jest to oświetlenie tutaj, naprawdę. Fenomenalnie to wygląda. Dobra. The show must go on. Super, no bo ten trup tu leżał, nie pamiętam. Natomiast co chcę sprawdzić? Chcę wejść tutaj do kapliczki, zobaczyć, czy są jakieś nowe pozostałości po bazie operacyjnej Chrisa Redfielda. A, czy coś się zmieniło w komputerze, czy nie? Wow, co to było? Mówię. Nic. Żadnych nowych informacji. Ale co to był za ryk? Stan gry na wszelki wypadek. Ryk był dość niepokojący.
na cmentarzu coś? Chyba nie, bo to stamtąd, do, z pola dochodziło. Czy na cmentarzu coś widzimy? Cały czas są jakieś takie dziwne popiskiwania, szelesty, drapania, które mogą... O, zbiegamy po schodach. O, dobra, zbiegliśmy. No, czyli tutaj coś zaryczało mi. Ale nic nie widzę. A nie, jest! Burek, Azor. A ciebie jak nazwać? Jakieś imię dla psa. Dobra. On jest naszpikowany jakimiś strzałami. Dobra, chodź tutaj, Kunigunda. Przede wszystkim tak. Wiemy, jak to zrobić. Mina. Oj, mało min. Ale tutaj sobie postawimy minę. Czemu chcę go załatwić? Bo on dostarcza dużo pieniędzy bardzo. Dobra. Dlaczego uciekam tam? Nie, tutaj mogę uciec. Ha, bliziutko. Chodź tutaj, Kunigunda. No chodź. To był błąd. To był błąd. To był wielki błąd. O, nie wpadł na minę, ominął ją. Gdzie on jest? Jaki drań. Źle położyłem minę. Tutaj powinienem był położyć. Albo nawet tu. I wycofać się. Przecież mam tą broń. Chociaż lepiej z Kunigundy. Kunigunda, chodź tutaj. Schował się. Gdzie ty jesteś? Polowanie na zwierzę. No i co? Ha, ha. Tak, teraz się udało. No chodź, 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 chodź. Trafiłem? Co to było? Co to butelka? O, gul, 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 gul. Co za typ? Rewolwer w ogóle zdaje się mu nic nie robić. Dobra, jeszcze raz. Chodź tutaj, kunia. Kunia. Biegnę tutaj. Kurczę, z drugiej strony go. Albo stąd będę go ostrzeliwał po prostu. Stąd. Chyba, że go nie ma. Dobra. Albo jeszcze jedna mina, tylko kurczę. Poczekajmy. Muszę sobie zmontować trochę sprzętu. Przede wszystkim leczenia. Bo mam mało. I zmontujmy sobie jeszcze amunicję do snajperki. Zmontujmy sobie minę. I zmontujmy sobie amunicję do strzelby. I jestem w miarę dobrej sytuacji. Czyli mam dwie miny. Nie słychać go. Ale on tam... Jest tam, jest. Dobra, tutaj. Chodź sobie. Kurczę. Znowu nie wpadł na minę. Gdzie on jest? Kurczę, trudniej teraz tak go pokonać, muszę powiedzieć. Oj, znowu nie przeładowałem. Może musi pobiec prosto na mnie.
Jest! Ło! Głupi strzał, głupi zmarnowany strzał. Spanikowany. Nie wolno panikować, chłopie, nie panikuj. Masz nad tym pełną kontrolę. Gdyby nie to, że on jest taki wielki tutaj i robi dość takie, jakby to powiedzieć, przerażające wrażenie teraz. Czy bym już przeładował? Tak. Dobra, spróbujmy go załatwić bombą. O! No chodź, 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 chodź. Jak go strzeliłem w locie. Obróciło mnie. Co tutaj się stało? Co tutaj się stało? Obróciło mnie. Jeszcze żyję. Nie, no to już jest przegięcie. Nie ma, amunicji nie mam! Kurczę, zapomniałem o amunicji. Jak tam moje serce żyje jeszcze? Oj, to jest najtrudniejszy z burków do tej pory, z pieszków drogich. Ładuj. No. Nie łap tego, tylko tutaj przeładowuj. Kurczę. Nie, to jest taka zabawa w kotka i myszkę. Nie wiem, czy wam tego nie wyedytuję wcześniej, bo to jest... Podejrzewam, dla was nudne, ale dla mnie jest to niezwykle emocjonujące. Czuję się, jakbym polował na... Patrzcie, ile strzałów dostał. No chodź. Chodź. Jeszcze! O nie, mój drogi. Gdzie tu jest? Już nie mam amunicji chyba. Straciłem wszystko. Znowu się tutaj obracam. O. Ostatnia seria taka. Będę z rewolweru teraz go próbował załatwić. Całą amunicję. Nawet po co ja to robię w ogóle? Po co ja to robię? Zdech? Nie zdechł. Nie mam amunicji. No gdzie jesteś? A może uda mi się go uniknąć na przykład. Podejdę bojowo. Nastawiony, popatrzcie. Jestem odważny. Ja nie mogę! To był popis, nie wiem czego, brawury. Crystal Ancient Beast, ale cię sprzedam zaraz, chłopie. Dobra, czego ty pilnowałeś? Czego ty tutaj pilnowałeś, że tutaj byłeś? Czy coś tutaj się ukryło? Zwyobracał mnie tutaj bardzo mocno, ale chyba nic. Po prostu był bestią. Ja straciłem dużo amunicji i dużo czasu po to, żeby go pokonać. I tylko tyle. No dobrze, zobaczymy, za ile pieniędzy pójdzie i czy uda mi się odzyskać to trochę funduszy. Ojej. Ojej. Nie był łatwym przeciwnikiem. Zapiszmy stan.
Ale tutaj, dom Luizy. To dawne czasy, dom Luizy. Jeszcze przed ogarnięciem, co tu się działo. Dobra, idziemy jeszcze w takim razie, zanim pójdziemy do Heisenberga. Obiecuję, że już za momencik tam pójdziemy. Sprzedam jeszcze rzeczy. Sprzedam rzeczy. Ale jestem dumny z tego ostatniego strzału. Po prostu to było już pójście na totalną brawurę. Open the shop. Ah, yes. Wiem, co mam jeszcze zrobić. Jeszcze zanim Heisenberg, jeszcze jedna rzecz. This is all an investment. 80 tysięcy! 80 tysięcy! No to pięknie. Mogę też sprzedać poultry? A nie, nie mam. Mogę dodać meat do czegoś. Tutaj. Fish nie mam. Poultry, meat. Ciorba de pork. Brakuje mi jednego mięsa. A tutaj? Brakuje mi super ryby. Dobra, to próbujemy wpakować w to. Albo w to. Jedno mięso tutaj. Oj, tutaj dwa mięsa w to. Don't let up yet. I jedno mięso w to. Dobrze. I teraz kupujemy rzeczy do broni jeszcze. Reduce recoil, nie, to mnie nie interesuje. Supplies. Amunicja do strzelby. Max. I saw you eyeing that one. Do tego. Max. To wszystko? Miny. Yes, I can see why you'd be interested in that. Masakra. Masakra. I see. Anything else? Tak, buteleczkę. Idziemy stąd. Jest jeszcze jedna rzecz, moi drodzy. Thank you for your patronage. Idź, na razie. Jest jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałem. Teraz, skoro mam korbę, to mogę tutaj, pamiętajcie, nie wiem, przy którymś odcinku, wczesnym, jak wychodziłem z zamku, o, tutaj był most zwodzony, który mógłbym korbą otworzyć. Tak jest, korba. No to jest korba. No bierz ją. I tutaj może coś znajdę. Dobra, idźmy. Jest na pewno skrzynka, w której amunicja do spluwy. Ile mam tutaj? 180 sztuk. To całkiem przyzwoicie. I co to jest? Łódka? Mam popłynąć łódką? Chyba nie. Albo i tak. Wow, płynę łódką. A to ja płynę sam? Tam coś się otworzyło chyba. W górę rzeczki. Płyniemy, motorówka. Nie no, teraz płynę w górę rzeczki. Tam jest jakaś jaskinia, więc chyba dobrze płynę. O, jest przystań. Gdzie jestem w ogóle? Nowy obszar jakiś znalazłem. No to pięknie. No to pięknie. Korba. No to troszkę się gra wydłuży w takim razie. Może dzisiaj nie dojdziemy do Heisenberga w ogóle, bo przypomniałem sobie jeszcze, że w wiosce jest kolejne miejsce, gdzie są kurki. No, a ja kurek potrzebuję do zrobienia przepisów rozmaitych. Dobra. Idziemy. Tutaj jest... Wydaje się spokojnie. Co prawda zawsze, kiedy mówię, że wydaje się spokojnie, to następuje jakieś trzęsienie ziemi. Wow, wróciłem do zamku? Tutaj ktoś był? Jest maszyna do pisania. Pięknie. I mamy szafkę, w której nic się nie znajduje. No, ale coś jest tutaj jeszcze. Jakiś rzemieślnik. Tutaj były te klucze robione, chyba. Na to wygląda. No. Skończyłem przedmiot, o który zostałem poproszony. Dostarcz go do domu z czerwonym kominem. Przejdź przez jaskinię do ruin, a następnie do wioski.
Village Church, yes. W szafie coś jest? Pusto. Popatrzmy na mapkę. Tak, tu już jest pusto. Ale mamy tutaj studnię. A skoro jest studnia, to jest możliwość wykorzystania naszego superkoła. Proszę. Bzium. I co tam przychodzi? Drabina prowadząca w dół do studni. Od razu pan samochodzik i temperiusze mi się przypomina. I skarb temperiusz. Jest jeszcze wychodek, a w wychodku też są może jakieś ciekawe rzeczy. Nie. Ethan, badacz wychodków. Taki specjalny DLC. Zbadaj wszystkie wychodki w grze. Specjalne DLC, zbadaj wszystkie wychodki w grze. Dobra, zanim pójdziemy tą drabiną w dół, bo to zrobimy, jest jeszcze parę... Zaraz, tam coś jest jednak, chyba nie? Nie. Jest parę rzeczy, które chciałbym sprawdzić. Ta brama. Pewnie otwiera się z drugiej strony. Ta brama. Nic. Dobra, to która... I tamta brama. Jeśli okaże się, że przejście drabiną w głąb studni jest jedyne, to... Nie jest jedyne. Ho, ho, ho! Co to za miejsce? Nie wiadomo. Nie ma go na mapie. Górski strumyk. Skarb tu jest jakiś. Idę do skarbu. O Boże, nie. Zagadka z tymi kadzielnicami. No dobrze. Dobrze, mam dużo naboi. Czyli muszę pewnie zapalić to. Dobrze, zróbmy to tak. Jak to się robiło? Tak, o! Ha. O, tego nie muszę zapalać, dobrze. No teraz to. O, tutaj coś jest. Jakieś wstępne skarby. Zaraz. A ty co? Podpalę cię, a masz. Mogę go podpalić. Chodź. I chyba kapuje. Trzeba tutaj go doprowadzić, żeby on podpalił to. Sprytne. Tak. I to otworzy mi skarb dopiero. Ale przypadek. Dobra. Jak by cię załatwić? Nie będę na siebie magnum zużywał. Po prostu chyba. Nie podoba mi się, że ten pistolet strzela podwójnie. Wolę mieć kontrolę nad częstotliwością wystrzałów. Dobra, co my tu mamy? Bum. Shotgun, bardzo dobrze. Bum. Handgun, też przyzwoicie. Stąd wychodzą gule. Ja znowu się źle prezentuję. Tutaj mamy coś na stole. Złoto! Ależ się wzbogaciłem. Jakieś 2000 lei, czyli jeden kryształ. Dobra, idziemy przez te drzwi. I tutaj mam... Figurka pani Dimitrescu? Tak, figurka złotej pani. Ciekawe, ile jesteś warta dla Duke'a. Czy cokolwiek. Amunicja Magnum. Właśnie Magnum chyba zostanie przy swoim imieniu. No bo po co zmieniać coś tak pięknie brzmiącego? Dobrze, poczekajmy. Wszystko znalezione. To teraz możemy wejść do... Możemy zejść do studni, bo zejdę tam. Może uda mi się wtedy wrócić do zamku. W zamku chyba trochę skarbów zostawiłem niestety. Więc jeśli to jest przejście tajne do zamku, albo prawdopodobnie tam wyjdę, lub tam. Dobrze, zobaczymy. To jest, ciekawi mnie. A, zacząłem wam mówić o panu samochodziku i temperiusze, prawda? Nie wiem, czy wiecie, ale Netflix robi pana samochodzika nową wersję, ale osadzono w latach 70., więc pokazano już wehikuł pana samochodzika
Średnio mi się podoba, jest zbyt duży, zbyt taki dostojny. A to była przeokropnie wyglądająca maszkara. Kurczę, co to, jak to głęboko jest. O! Tak. Ktoś powinien zrobić symulator wchodzenia na drabinę. Chociaż w zasadzie już taki jest. Na Oculusie jest może nie symulator wchodzenia na drabinę, tylko symulator wspinaczki. Nazywa się Climb. Jest bardzo fajny. I w zasadzie Horizon Zero Dawn to też jest taki... lufa mi się zmoczy. Taki symulator wspinaczki. Ta woda wygląda, jakby to była benzyna, że można by ją podpalić. A to są pułapki. I to w dużej liczbie. Ja nie chcę ich uruchomić jakoś. No ale dobrze, spróbujemy. Z drugiej strony jest zamknięte, czyli muszę wejść na pułapki chyba, tak? Tak. Hop. Wdrapałem się. Co tutaj jest? Pipe bomb. Bardzo się cieszę. Stąd coś może wyleźć, nie? A, zagadka. Muszę tak ustawić te pułapki właśnie, żeby znajdowały się, żeby się podniosły do odpowiedni poziom. Tak się domyślam, tak? Okej. Okay. Super. Teraz mogę przejść tutaj. To mogę przepchnąć. W ostatnim odcinku przepychałem dużo, więc mogę jeszcze raz przepchnąć. Powinienem nawet, chyba. O. Dobrze. I teraz to pewnie muszę pociągnąć do siebie. Albo do... Dobra. Nie. Jednak nie. No dobrze, i co teraz? Teraz muszę podnieść to, chyba. Pode mną, z tym, że... A! Już wiem. Teraz muszę to pociągnąć, czy nie? Nie. Dobra, po prostu tutaj zeskoczyć i tutaj wejść. Ha! I jestem! I ładunki wybuchowe, i tutaj co będzie? Op, szkielet, dzień dobry panu, i... Large Pigeon Bloody Rubin. Ruby. Czy ja mogę go z czymś połączyć przypadkiem? Może tak, a może tak, a może nie. Golden Lady. Tak, to jest chyba z tym naszyjnikiem. Spróbujmy. Combine, tak jest. Czyli potrzebuję jeszcze jeden podobny klejnot i on pewnie się sprzeda za kupę pieniędzy. Dobra, cieszę się. Jak na razie idzie bezproblemowo. Popatrzcie, ray tracing. Widzicie ten ray tracing, jak się odbija drabina w tej mętnej wodzie? Dajcie znać, czy czytaliście kiedyś pana samochodzika. Ja się na panu samochodziku wychowałem. Oczywiście mówię o tych panach samochodzikach pisanych przez Zbigniewa Nieleckiego, który sam był bardzo interesującą postacią, zdecydowanie nie kryształową. I później oczywiście seria została przejęta przez wielu pisarzy, z tego co wiem, na przykład część piszących pod pseudonimem, na przykład Andrzej Pilipiuk pisał, chyba kilka napisał panów samochodzików później. Ja już ich nie czytałem. Chciałem kiedyś sprawdzić jakieś, ale nie znalazłem w... Oj, do góry jeszcze raz. Nie, na dół! Do góry! Chciałem jakieś znaleźć w formie elektronicznej, ale mi się nie udało w żadnej księgarni. Jakby ktoś miał pany samochodziki, te późniejsze, chciałbym je tak testowo sprawdzić. Ja wiem, że to już jest taka dosyć średnia literatura, ale... A nóż, a widelec, może coś będzie tam ciekawego. Już wiadomo, że tam pan samochodzik nie występuje, tylko jakiś jego pomocnik, który porusza się w ogóle super samochodem, takim naprawdę super samochodem. Więc dużo klimatu pewnie uciekło, no ale dobra. Do łódeczki udało nam się dużo zdobyć. Brum, 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 brum. I płyniemy.
Fizyka łódki jest fantastyczna. Rusza się jak wóz z węglem dosłownie i przenośni. Dobrze. Ale popłynę jeszcze w dół. I tam coś może też być. Jak już mam łódkę, to sprawdźmy, jak daleko możemy popłynąć. Gran Turismo 7, łódka edition. Boat edition. O, popatrzcie, jest jednak przystań. Wychodzimy. Czyli jednak warto było sprawdzić. Patrzcie, jakie ryby. Czyżby to były te luksusowe ryby? Teraz... Mały poradnik małego wędkarza. Fish. Finest fish. Będę mógł zrobić finest dish. Teraz mając finest fish. Chodź tutaj, chodź. Nie z pistoletu. Chodź, moja droga rybko. Ależ super, ależ super. Będę miał pyszne jedzenie. Wzmocnię się przed starciami pewnie z Heisenbergiem, który będzie chciał na mnie zastosować mechanikę kwantową. A to co jest? Gdzie ja wyjdę teraz? Mogę tam przejść? Mogę. Co to jest? Gdzie ja jestem? Latareczko, powiedz przecie. Nie! Nie wycofuj się, idź do przodu. Moja fantomowa ręka. Nie to. Latarka. Latarka, powiedziałem. O, co to jest? Co to jest? Dużo ładunków wybuchowych. Ja trochę... To jest jakaś istota. Wiją się jej macki. Albo to jest tajny skład tych komandosów. Ulepszenie broni. Antyczna moneta. Foregrip do taka. Znowu mam za mało miejsca teraz. Momencik, momencik. Jeszcze raz sprawdźmy to. Ktoś mi tutaj nie gra, mam za mało miejsca. Przede wszystkim tak, to mogę przyczepić do tej broni. Czy nie? Nie mogę. Dziwne. Szkoda. Co mogę zrobić? Ładunki wybuchowe. Tak. W870. Co to jest W870? To jest to. Już połączyłem. Super. A i muszę się pozbyć tych pysznych ryb. Dobra. Co tutaj napisali nasi towarzysze? Komandosi. No. O, jest. Sekwencjonowanie DNA zakończone w 99% zgodności z mutam i setem Dulwejów, to Resident Evil 7. Odstępstwo 0,05% może wynikać z sztucznych zmian wprowadzonych przez ludzi. To oznacza, że to prawdopodobnie jest źródło. Kolejne śledztwo w dotyczące tego, jak connections, znaczy nie wiem, połączenia zdołały znaleźć i wydobyć tę pleść, jest potrzebne. Kolejne śledztwo. A więc kolonia grzybów rozprzestrzeniła się pod całą wioską. Kiedy weźmiesz pod uwagę incydent z Bakerami, nosiciele Muta Misetu, czyli to są właśnie tej grzybni, są częścią sieci świadomości. Jeśli ta sieć jest połączona do tego miejsca, to znaczy, że możemy przyjąć, że ten organizm jest ich centrum danych. W takim razie, jeśli tak jest, to jakich danych poszukuje Miranda? Czyli to wszystko to broń biologiczna. Dobra, idziemy stąd. Tego pewnie nie rusza, to jest... No, nie będę tam podchodził do niego nawet w żadnym stopniu.
Na razie, panowie. Do widzenia. Idziemy. Nie zamierzam się z wami tutaj bawić w nic. Nie trzeba Heisenberga i fizyki kwantowej, żeby się dobrze bawić. Uła. Dobra, chodźmy, idźmy stąd. Płyńmy, spływajmy. Czyli w zasadzie to nie jest nawet rzeka chyba, tylko takie małe jezioreczko. Chociaż nie, tam płynie dalej. Dobra, wracamy. Wracamy i płyniemy. Sterując motorówką, powinienem mieć prawą rękę z tyłu, na wolancie, czy na sterze, na rumplu. I jesteśmy. I teraz możemy już udać się do Heisenberga, chyba że po drodze mamy jeszcze płytę nagrobną i możemy teoretycznie pójść do... Możemy pójść na cmentarz, gdzie Bianka jest pochowana, żeby położyć tę płytę, uzupełnić ją. Nie wiem, czy to nie otworzy drogi do żadnego, do jakiegoś skarbu przypadkiem, ale najpierw. Drogi przyjacielu, co tam masz dla mnie? Ja mam dla ciebie antyczną monetę. Tak, wygląda jak z domu Bakerów. Figurkę złotej pani. Natomiast z rybkami, to sobie przejdziemy tutaj. Potrzebujemy fish. Mam tutaj. Sarmale de peste. Mam fajny fish w końcu. Ha, ha, ha. Znacznie szybkość ruchu będzie zwiększona. Super. Gotuj, gotuj. Już czuję te zapachy, te wapory pyszne. O, przesiąknąłem cały. Sarmale de peste. Ale ty palisz cygaro, a nie jesz. Super, szybkość ruchu zwiększona na stałe. Co mogę jeszcze zwiększyć? Tutaj ryby. To już jest zrobione. Tutaj three. To jeszcze uzupełnia rybami. Będzie mi brakować tylko jednej rybki i będę miał tę oto potrawę. Zapiszmy stan. I teraz jest pytanie. Gdyby to był czat, to bym mógł wam zadać to pytanie, ale nie ma czatu. Pytanie, czy iść tam. A pójdę. Pójdę. Idziemy na cmentarz. Znaczy na cmentarz, znaczy nie na cmentarz. To nawet nie jest cmentarz, tylko płyta nagrobna. Tylko mam nadzieję, że już tu nie będą mnie atakować gule śmierdziule. A chyba nie. Chyba wszystkie wybiłem. Wytrzebiłem cały ich plugawy ród. Jeszcze most zwodzony, nie zwodzony, tylko sznurowy. O, ale jaka mgła teraz, już nie latają latające gule, już odleciały do ciepłych krajów. Idziemy. Dobrze. O, i to jest to miejsce. Nie, tu jeszcze chatka będzie. Tu będzie jeszcze chatka i dopiero dalej będzie ten... Jak mnie kozo przestraszyłaś! Sorry, kozo, ale zaraz powiemy ci, wiesz co ci powiemy, kozo? Powiemy ci dozo, dozo, kozo. Nie uciekaj, ja chcę tylko pogadać o twojej przyszłości. Oż ty, bodła mnie, ale mam za mało miejsca, znowu mam za mało miejsca. Dobra, już to wiem, co mam naprawić. Muszę przełożyć to tutaj i już jest miejsce gotowe. Chodź. Dobra. Jak tam z moim zdrowiem? Czy to... No, nic mi nie zrobiło. W zasadzie takie przyjazne połechtanie. A mięso zawsze się przyda. A koza była agresywna, to była samoobrona, widzieliście wszystko. Witajcie, dyndające trupy. O, i tutaj trzeba będzie położyć to. O, nie. Co ty jesteś? Dziękuję bardzo. Ja się z tobą na razie nie zadaję. Inaczej, zrobimy to tak.
Robimy to tak. Z czego ja go mogę... Tak, snajperka się mi tutaj nie przyda. Tu mi się nie przyda snajperka. Tutaj trzeba będzie... Znaczy snajper, Kunegunda mi się nie przyda. Tutaj potrzebuję Bożydara. Bożydarze! Gdzie jesteś? Bożydarze! Tu jesteś. Dobra. Mam co prawda tylko dwa pociski. Ohoho. Mina. I do tyłu. Jaki sprytny. No jaki sprytny jesteś. Albo już wiem. Oszołomię cię. O, w mordę jeża. Nogi. Uf. Ojo. Co za bydle. Jak tam stan zdrowia? Uuu, niedobrze, niedobrze, niedobrze. Jeszcze jeden cios i pewnie po mnie. Buteleczka. Gul. Gul, gul, gul. Ha, pięknie. Co ja mogę zrobić? Jak się przed tym zabezpieczyć? Już nie mogę w ogóle. Muszę po prostu wiać. O, jeszcze przyzywa te gule. Dobra. Muszę gula rozwałkować. Chodź, gulu. Co się dzieje? Jak ja mogę go w ogóle ruszyć? Dobra, jeszcze jedna mina. Bomba! Bomba. O, poczuj smak mojej bomby. Jeszcze jednej. Hop! I jeszcze jedna. No, czy tak nie jest wesoło, co? Dobra, ostatnia bomba. Nie, jeszcze mam jedną. Hoppa! Ile on ma tej energii? Jeszcze żyje. Ale to już go pewnie oszołomiło. Dobra, bomba! Nie wiem. Czekajcie, czy ja mogę przeładować? Mogę przeładować. Hop. Niepotrzebnie tu szedłem. Jest! 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 Dobra, was to już wykończę normalnie, moi drodzy. Oż ty! Po co to kozaczenie? Po co? Koniec. Jeszcze żyję. Koniec z tobą. Zostawiłeś mi proch. Proch. Giant Crystal Axe. Oj. Tu zbieramy rzeczy. Zbieramy rzeczy. Idziemy. Nie bije się z nami. Na razie. Czyli ja nie mogę sobie położyć nawet tego
Nożem cię. Mydłem cię załatwię. O nie. Pikasz? O ja pierniczę. Co, mogę tutaj chociaż położyć teraz ten fragment, czy nie? Broken slab, tak, mogę. Czy tak? Jest. O, Berengarius Chalice. Przynajmniej jakaś nagroda. To był na razie najtrudniejszy przeciwnik, nawet żaden z bossów nie był tak trudny. Albo może jakoś źle do niego podeszłem, bo dałem się zakinować na wąskiej ścieżce bez możliwości ucieczki. I to był duży błąd. To był bardzo, bardzo duży błąd. Oj, czuję się zmaltretowany psychicznie. Huch. Idziemy teraz. Teraz już idziemy do Heisenberga. Co tam? Znaczy, pewnie daleko nie pójdziemy. Ale co tam? Powtarzam zwrot, co tam? To ze zdenerwowania. Oj! Proszę mi tu nie wyskakiwać z drzew. Już mam was dość. Już się dzisiaj pobawiliśmy wystarczająco, drogi Gula. Co to za parszywy olbrzym? Skąd on się wziął? Czemu? Po co? Jak? Gdzie? Dlaczego? Raczej nie był duch tej dziewczynki Claudii. Dobra. Mogłeś mnie ostrzec, Duke'u. Duke, to taka świetna płyta jest, a tak mnie zrobiłeś bambuko. No. Znaczy, nie ostrzegając. 30 000! 30 000 ledwo. I 18. Aha. Brak mi słów po prostu. Poultry, nie? Fish, nie? Tutaj meat potrzebuję. Muszę teraz uzupełnić amunicję i najlepiej jeszcze rozbudować coś w tej broni. 48 000, oczywiście. Co to dla mnie? I sprzęt. Zdecydowanie. Nie ma już amunicji. Wszystko wykupiłem. Pipe bomb, oczywiście, że tak. I jeszcze jedno, tak. No i to też kupimy. To jest do strzelby, do karabinu, żebym mógł opierać na czym. Żebym miał na czym opierać mój piękny policzek. Wszystko sprzedane. Nie mam amunicji. Nic nie mam. Raz jeszcze. Jedna rzecz się chyba pojawiła tutaj w Gunsmithy. Securing goods is more important than anything. We will meet. Bardzo źle. Bardzo, bardzo, bardzo źle. To był idiotyczny pomysł tam pójść. No ale cóż. Dwie mikstury poszły. Przynajmniej ładne światło jest. Rose is waiting for you. Dobrze. Prowokatorze. Agent prowokateur. Idziemy. To te drzwi. Co za nimi się kryje? Któż to wie? Proszę. Dobra. Idziemy. Good luck. Haha, jaki złośliwiec kwantowy. O, proszę, już trup wiszący. Teraz tutaj najpierw pójdę, bo te chaszcze wydają się być bezpieczniejszym przejściem. Co to jest za miejsce? Kolorystyka jest super. Dużo zwierzątek, pewnie rybki jakieś pływają. Beczki, czyli tutaj się coś będzie działo. Jeśli są beczki wybuchowe, znaczy, że jest dla mnie przygotowana jakaś atrakcja.
Nie wiem, czy iść. A może pójdę jednak tamtędy? A może jednak pójdę tamtędy? No skoro tak zaprasza Heisenberg. Hop, hop. No, nie ma cię nawet. Jesteś tylko wytworem mojej wyobraźni. Co to jest? Coś przebiega. Coś mi przebiegło po dachu. Dobra, idziemy. Nie dam się zastraszyć. Nie dam się twoim niemieckim, hitlerowskim sztuczkom Heisenbergu. Jaki dźwięk. Tu coś jest nade mną. To jest idealne miejsce na zasadzkę. On chce mnie po prostu przestraszyć. Chce zbadać hart mego ducha. On jest niezmierzalny i niezmierzony. Proszę, mieszkańcy wioski spaleni. Ups. To brzmi jak zasadzka. Jak zasadzka. Opa. To ja rozegram ją na własnych warunkach. Czy nie? Tylko dwa pociski. Tak, zmieniamy broń. Boży dar już mi się teraz nie przyda. Przyda mi się za to oczywiście Kunegunda. Chociaż też nie ma zbyt wielu pocisków. Tak naprawdę najwięcej mam zwykłych do pistoletu, czyli do Zosi. Do Zosi, tak? To jest teraz Zosia. Dobra, chodź tutaj. Brawo. Brawo. No super. Ho! Dobra, proch. Jeden z głowy. Pani Kunegundo. Proszę o pomoc. Chcecie przeładować, dziewczyno, no. Ach, cóż za oporna materia. Tam jest na górze, patrzcie. I spadł. A może oni chcą tylko porozmawiać, co? Może tak, a może nie będę tego ryzykować. Dobra, tu już nie mam amunicji, którą zaraz sobie wykonam, bo mam i proch, i kawałki metalu. To idealnie się nada. Nie wykonam, bo brakuje mi tych kawałków. O, jejku. Dobrze. To jeszcze raz. Co za parszywe istoty. Wiem, że nie powinno się strzelać w plecy, ale walisz to. Mi wyskoczył. Dobra. Mam teraz możliwość chyba już zrobienia. Jeszcze nie. Co ja tu potrzebuję? Gunpowder 2. Jeszcze płyn chemiczny. Shit. Dobra, to chyba wszystkie. Płyn chemiczny, no. Aha, to chyba wszystkie. Raczej nie. Raczej nie. Raczej na pewno nie. Płyn chemiczny. Jest bardzo praktyczny. Płyn chemiczny znowu. Super, będę mógł wykonać amunicję do Gertrudy. Jak mi się serce uspokoi trochę. Raz. Dwa. Mam 6 sztuk. Przynajmniej tyle. Dostałem informację właśnie przez sygnał z telefonu, że już minęła godzina mniej więcej.
naszych zmagań. O, ilu ich tutaj was jest? Pokarało was, czy co? Jeszcze strzelają z łuku do mnie. O! Co za... A ja nie mam żadnej broni dalekodystansowej. Dobra, będę musiał go podejść jakoś. Bo tutaj nic nie mam, tak? W tej... Chodź tutaj. Nie, mam 18 sztuk! Czemu ja tego nie zauważyłem? O, moi drodzy. No, strzel. Kto jest szybszy? Ty jesteś szybszy, bo ja nie przeładowałem. To trzeba robić powolutku. Gol. Jak mnie trafił tą strzałą? Jest. To drugi. Od razu ściągnięty. O, ja pierdolę. Jeszcze jacyś kolesie chcą pohasać w lesie. Oj, nie to. Znowu. I kryształowa czaszka. Może trzeba było jednak pójść tamtą drogą. Amunicja do spluwy, czy do Gertrudy, bardzo dobrze. To wygląda na jakąś arenę. Jak jest beczka, to pewnie będę mógł ją strzelić. A to są, popatrzcie, jakie zasępione ptaszki. Mina. Leje. Ciekawe, czy pan Heisenberg domyślał się, czy... Przewidywał, że dojdę aż tak daleko. Tam nic nie mogę wziąć, bo jest to wysoko. Dobra. O, płyn chemiczny. Jednak mogłem go wziąć. Dobra, idziemy. Tutaj chyba... No nie mogę teraz skończyć, prawda? Bo to byłoby poddaniem się. Jak mi śmignęła strzała. Byłem 3/4 od niechybnej śmierci. Czy ja mogę przebiec? Przebiec tam do zasłony. Jak to się robi, mój drogi? Jeszcze! Płyn chemiczny jest sympatyczny. Koniec. Nie będziesz mi tu draniu fikał. Nie wiem, czy ja dyszę bardzo głośno. Dobra, znowu są beczki, więc zapewne znowu... O, mam ładunki wybuchowe, więc zapewne znowu będę musiał za chwilkę walczyć tutaj. Muszę tylko jakoś dobrze ustawić. Tak, żeby wszystko było widoczne. Skąd mogą mnie napaść? Tak naprawdę z każdej strony.
Dobra, chwilka. Zmienimy sobie chyba broń z Magnum znowu na Bożdara. Zmieńmy też na pociski wybuchowe, proszę. Mam 5 sztuk takich. Ha! To są flashbangi, czy... Dobra, nieważne. Będziemy szli z Bożydarem. Oj, znowu. Mogliby to poprawić. To jest taki błąd, że jak się lewą ręką sięga, to i tak trzeba nacisnąć X tutaj, żeby chwycić. No właśnie. Jak otworzyć tę kratownicę? Może trzeba tam podepchnąć beczki. A może trzeba jednak pójść tam na górę chyba. Tutaj. Tutaj zaraz mnie obezlą. Ja już wiem, co to będą szli tutaj, a ja będę się musiał bronić. To tak wygląda, że będzie szturm. No powiedzcie mi, czy tak nie wygląda. Szturm przeciwników, a ja stoję tutaj, obrona wieży. No tak to przecież wygląda. Tam jest drabina do drugiej dźwigni. No dobra, spróbujmy. Trzymajcie za mnie kciuki, proszę. Proszę bardzo. Bardzo was proszę. Dobra. Podnosi się jeden. To teraz pewnie będzie pierwsza fala. No właśnie, czemu tak... Czemu wcale nie jestem zdziwiony? Dostał w głowę. Dobra. Dobra, przeładujemy. To był tylko jeden, tam jest drugi. Tam jest trzeci. Dobra. Chodźcie tutaj, chodźcie. Mam beczkę. Chodźcie obaj. A nie tak. Oj. Proszę ty. Spadaj! Dobra, pierwsza fala chyba odparta. Nie wykorzystałem w ogóle beczek. Nie wiem czemu, nie trafiłem w nie. O Jezus. O rany boskie. Teraz druga fala. Amunicja jest jeszcze tutaj. A jak z tym? 2 sztuki. Co jest jeszcze do zrobienia? Płyn leczniczy przydałoby się zrobić oraz amunicję do strzelby. No i płyn. Idziemy. Zakończymy sobie. Mam nadzieję, że nie moją śmiercią, tylko otwarciem bramy. To będzie, mam nadzieję, piękny kontrapunkt do tego, co się dzieje. No, na górę. Wchodzenie mogliby poprawić. Jest, do strzelby amunicja. Jak się cieszę. Mogę całość zapakować. 8 sztuk. Nie dać się teraz, tylko się nie dać. Trzymajcie kciuki. Dobra. 8 sztuk to teoretycznie jest 8 trupów. Nie ma ich? Może z dołu wyjdą. Ale wydaje się, że ich nie ma. Nie ma.
Dalibóg, hop! Nie ma ich. Dobrze. Moi drodzy, to będzie fantastyczny... Patrzę dobrze? Patrzę na was, tam jesteś. To będzie fantastyczny moment, żeby zakończyć tę konkretną przygodę i ten odcinek. Jestem zziajany i spocony jak ruda mysz. Widzimy się w podsumowaniu. Już powoli trochę dochodzę do siebie. Tętno spada, ale muszę powiedzieć, że to był chyba jeden z najbardziej emocjonujących i wyczerpujących też odcinków, jakie do tej pory zrobiłem. I to emocjonujące z innych zupełnie przyczyn niż na przykład Dom Benevento. Tutaj po prostu było znacznie więcej akcji, znacznie więcej strzelania, uciekania, unikania przeciwników, przeładowywania, podkładania min, rzucania bombami i tak dalej. Sami zresztą widzieliście, ten olbrzym strasznie zalazł mi za skórę. Byłem 3 razy od 3/4 od niechybnej śmierci. Na całe szczęście udało się przetrwać. No i cóż, mam nadzieję, że wam podobało się równie bardzo co mnie. Jeśli tak, to zostawcie komentarz, zostawcie łapkę w górę i tak dalej. Wiadomo, jak to dalej idzie. Przy okazji, jeśli uważacie, że komuś ten materiał może się spodobać, to dajcie im znać. A cóż, ja tymczasem się żegnam i zapraszam na odcinek kolejny, bo ciąg dalszy nastąpi.